Siema, siema, Biegunka Team. Dzisiaj pozdrawiam Was z polskiej restauracji w Szwajcarii. Zamówiliśmy sobie już piękne winko, które tutaj Państwo polecają. I dzisiaj wjedzie tak, zupa ogórkowa i golonka ze smażoną kapustką i ziemniakami. Także takie winko skakuje. Tutaj mamy menu. Są takie rzeczy, ale już w ogóle polnisze kuchę. Mamy Nix Grill, Heksen to zamówiłem właśnie, czyli golonka, pierogi i żeberka. Nie wiem, czy jeszcze pierogów później nie zamówimy. Zobaczymy, jak się będę czuł po jedzeniu. Tu macie jakieś inne pozycje. Dla dzieci, menu. No, restauracja się tak prezentuje. Bardzo ładnie. Także nie pozostaje mi nic innego, jak pobudzić apetyt tym pięknie podanym winem. Zdrówko wasze. Coś pięknego. W końcu polskie hardkorowe danie w Szwajcarii, w polskiej restauracji. Ja się cieszę. W polskiej restauracji nie mogło zabraknąć polskiego piwka, którego wcześniej nie zauważyłem, a zamówiłem wino. Się poprawię i weźmiemy sobie jeszcze piwka. Nawet jest polski napis. Wracam. Jechała nam zupka ogórkowa. Pięknie podana. Dobra, czas spróbować tą pięknie wyglądającą, kolorową zupkę ogórkową. Smacznego. Coś pięknego. Chlebek ze smalcem i z ogórkiem. Masakra. Kremowa, smaku, oczywiście ogóreczki. Moim zdaniem tak powinno smakować, czy też warzywa inne, marchewka. Ale wiecie, że ja lubię wszystko. Super. No oczywiście. I dostałem jeszcze pieprzu hardkorowego polskiego. No i oczywiście magii nie może zabraknąć. No magia też. No, my lubimy ostre, pikantne. Tak. A teraz słyszycie właśnie właściciela restauracji. Oki. Teraz to już jest miazga. Dziesięć na dziesięć. Coś pięknego. Polecam każdemu, kto mieszka w Szwajcarii. Gryzę kanapeczki. Masakra. Wjeżdżają sosiki do tej pięknej golonki z flagą Polski. Habanero.
i to jest z Karolina, jest dosyć pikantny, ale bardzo smaczny. Dziękuję bardzo, będziemy próbować. Coś pięknego. Na papryczkę tą mam. Albo mocniejszy jeszcze sos. Spróbuj sobie tego, mam jeszcze. Okej, dziękuję bardzo. Sami zobaczcie, już zabieramy się za to. Ziemniaczki pięknie przypieczone. Kapustka i golonka, no. Niesamowite. Próbujemy. Próbujemy te pyszności. Z kim zjedlibyście coś takiego? Rozpływa się w ustach. Będziecie w okolicy, musicie tu przyjechać. Ja tu mam 80 km, a i tak przyjechałem. I nie żałuję. I tu będę na pewno się przyjeżdżał. Masakra. I jeszcze na górze grzybki. Wieczarki pięknie przypieczone. Wszystko jest tutaj normalnie masakra. Nie da się opisać tego. Musicie tu być. Zdrówko! I sosika dajemy pięknie. Nie, to jest coś pięknego. Jest, jak wygląda, smakuje? Jest super. Chyba jedna z najlepszych golonek, jak nie najlepsza, jaką jadłem w ogóle w życiu. On się nagrywa teraz. Także. Jest filmik. Jak coś możesz pozdrowić moich widzów, bo to ja prowadzę kanał na YouTube. O, proszę bardzo. Tutaj mamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Właściciela restauracji. Tutaj. Restaurant Grill House, Getnow. Serdecznie polecam, no musicie tutaj być. To pozdrawiam was serdecznie. Nie da się inaczej tego opisać. Słowami po prostu nie sposób opisać tego jedzenia. Musicie to sami spróbować przyjechać tutaj. Cieszy mnie bardzo taka rekomendacja, no bo to jest najprawdziwsze, jak się coś zje i powie, że smakuje, to tak ma być. Super. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Jeszcze. Dziękuję. Marcowe jest super. Jagiełło, okej. Okay. To proszę jeszcze ten. To proszę piwko, Jagiełło. Marcowe? Najlepsze, to co polecam. No, to zamawiamy jeszcze zarąbiste piwko. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że wjechało oczywiście polskie piwko. Jagiełło. Marcowe. W ogóle też przyszli inni klienci z Polski też. Zdrówko. Ja domu samochodem tu przyjechałem. No i po czym zacząłem od tego wina. Się wiedzieć, że tu jest 11 polskich piw do wyboru. I osobiście przez właściciela Jagiełło polecane marcowe. Bardzo pyszne. Coś pięknego. Wino też dobrze, ale ja mam polskie piwo do wyboru. Oczywiście wolę takie coś. A na deser oczywiście nie mogło się obyć bez deseru. Wjeżdżają pierożki. Zresztą zaraz wam pokażę z drugą kamerą. Tak się pięknie prezentuje. Oczywiście flagi polskie. Środek. I piwko Jagiełło do popicia. A tu ketofaza wbijajcie. Próbujemy tego potwora. Dobra, patrzymy co tu jest. O kurde, jak gorący talerz. Czyli chwyt marketingowy. Tu z mięsem.
środku buraki. Masakra. Teraz drugiego pierożka próbujemy, to chyba dzisiaj z kapustą. A. Pięknego. Czy tak? Wszystko jest tutaj zalubiste. A teraz spróbujemy eksperymentalne pierożki. Coś na wzór łazanek. Jeśli dobrze powiedziałem, to przepraszam. Szefie kuchni, proszę mnie poprawić w komentarzach. Te dwie z flagami to są właśnie takie na bogato zrobione pierożki. Już je próbujemy. Żeby nie było żadnej lipy, jak to się mówi. Flagę ściągamy elegancko. Tak jest. No i jak to się prezentuje w środku? Już wam mówię, co to jest. Zarąbiste. Muszę miał wszystkie tutaj. Użyłem moc do następnego. No i nie mogło zabraknąć też pierożków z serem. Każdego po dwie sztuki dla spróbowania. Coś pięknego. Jestem pełny. Ale nie wiem, kiedy tu znowu przyjadę, także chciałem spróbować wszystkiego. Golonka mistrzostwa. Ja tu musiał jeszcze przyjechać na tą golonkę, bo w golonce się zakochałem. Pierogi to jak wiadomo, są pyszne, ale ja jakoś super za pierogami nie przepadam. Zjadłem, bo to na to rok już nie jadłem. Ale golonka, golonka 100% mówię, najlepsza jaką jadłem w życiu. Jest to coś pięknego. Jestem po jedzeniu, dziękuję bardzo tutaj właścicielowi i jego małżonce. Dziękuję, super jedzenie. Dziękujemy bardzo, że smakowało. Pozdrawiamy wszystkich, moc do następnego.